Kwiecień to pracowity miesiąc, który rozpoczyna nowy sezon. W ogrodzie to czas sadzenia krzewów i bylin oraz wysiewu nasion wielu kwiatów i warzyw. Należy pamiętać o użyciu specjalistycznych nawozów, które pomagają efektywnie odżywiać rośliny. Kwiecień to również czas, w którym należy przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne, takie jak przycinanie krzewów ozdobnych i owocowych. Możemy zacząć sadzić takie kwiaty jak lilie, nagietki, maki polne oraz niektóre kwiaty egzotyczne. Przed rozpoczęciem sezonu nie zapomnijmy również o przygotowaniu naszego sprzętu. A więc tak, przygotowanie koszareczki do sezonu. Koszareczkę bierzemy najlepiej na stół, przewracamy ją do tyłu, nie na boki, bo nam się zaleje olejem silnik. I po sezonie trzeba dół koszareczki wyczyścić. Czyli jeżeli tu nam się naklei trawy, gdzie jest do wyrzutu, czyli między nożem a obudową, musi być czysto. Po to, że jak tu wiruje powietrze, wtedy ten nóż ma ułatwioną sprawę, żeby tą trawę skoszoną wyrzucić do kosza. Można nóż odkręcić, naostrzyć go i wyważyć. Jeżeli tu mamy wyczyszczony nóż założony i wyważony, dokonujemy zmiany oleju, jeżeli nie była zmiana po sezonie. Czyli niektóre koszareczki mają, jeszcze raz pokażę, pod spodem śrubę, tutaj spustową, czyli odkręcamy śrubę, kładziemy na stół, podkładamy naczynie, spuszczamy olej. Tutaj jest miarka, olej spuścimy, zakręcimy śrubę od spodem, 0,6 litra oleju wlewamy, miareczkę wkładamy, odczekamy chwilkę, aż olej się rozpłynie, wyciągamy i sprawdzamy. Babeć podgórny otworek. O. Filtr powietrza, tu w tym, jeżeli chodzi o Wikinga, to będzie to po tej stronie. Filtr powietrza należy albo wyczyścić, albo go wymienić. Tak samo jest ze świecą zapłonową. W tym modelu świeca jest tutaj z przodu, bo ten silnik górnozaworowy, czyli będzie po prawej stronie silnika, nie na środku. Świecę można też wykręcić, wyczyścić szczotką drucianą. Jeżeli jest przepalona porcelana, świecę należy wymienić.